Witam Ciebie serdecznie w kolejnym materiale wideo. W tym materiale wideo w dźwięczący sposób, wyjmując od razu z kieszeni to, co mi dźwięczy najbardziej, chciałbym poruszyć temat egzogennych ciał ketonowych. Bardzo często zadajecie takie pytanie, czy stosowanie egzogennych ciał ketonowych jest zasadne. Otóż tutaj zadajmy sobie pytanie odnośnie celu zażywania ciał ketonowych, bo jeżeli celem zażywania ciał ketonowych będzie uzyskanie wyższego poziomu ciał ketonowych, no to sam cel w sobie jest generalnie, no cóż, może być uzasadniony chociażby pozytywnym oddziaływaniem beta-hydroksymaszlanu na Twój organizm, na przykład działanie przeciwzapalne. Natomiast jeżeli Twoim celem jest utrata tkanki tłuszczowej poprzez domniemany podwyższony stan ketozy, gdzie już wielokrotnie się do tego odnosiłem, automatycznie odradzałbym coś takiego. Dlaczego? Ano wyobraź sobie, że jest coś takiego jak priorytetyzacja oksydacji, czyli kolejność, wedle której wykorzystujesz określone źródła energii, określone źródła paliwa. I teraz wyobraź sobie, że najszybciej organizm będzie zużywał coś takiego jak alkohol, później ciała ketonowe, później białko, które zostało spożyte w nadmiarze, później węglowodany, szczególnie w postaci glikogenu, a ewentualnie w pierwszej kolejności będzie to cukier zmagazynowany w krwiobiegu, gdzie tego cukru jest około 5 gramów, czyli jedna łyżeczka, więc niedużo. Później dopiero kwasy tłuszczowe w krwiobiegu, a na samym końcu tkanka tłuszczowa jako Twój rezerwuar, który zapewnia Tobie no, ewentualne przetrwanie. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli Ty spożywasz ciała ketonowe, automatycznie napełniasz zbiornik, który uniemożliwia Ci jeszcze w większym stopniu dotarcie do tkanki tłuszczowej. No bo teraz wyobraź sobie, że są to zbiorniki połączone, gdzie każdy zbiornik po kolei, jeżeli on będzie napełniony, automatycznie musi najpierw być opróżniony, żeby ułatwić dostęp do Twojej tkanki tłuszczowej. Czyli jeżeli dostarczysz alkohol, automatycznie alkohol, organizm koncentruje się na usuwaniu alkoholu. Jeżeli dostarczysz ciała ketonowe, najpierw organizm musi przepalić ciała ketonowe. Dopiero później, ewentualnie, poszuka nadmiaru białka, wypali węglowodany, czy cukier z krwiobiegu, wypali glikogen z mięśni. Później, jeżeli nie będzie dopiero kwasów tłuszczowych krwiobiegu, automatycznie dotknie rezerwuaru w postaci tkanki tłuszczowej. Zatem zauważ, dostarczanie ciał ketonowych z zewnątrz to posiłkowanie się mechanizmem, który nie jest naturalny dla Twojego ciała. Być może, nie wiem, badania naukowe jeszcze tego nie udowodniły i pewnie tego nie będziemy w stanie udowodnić, ale rozumując sposób logiczny, możesz w ten sposób zahamować procesy, naturalne procesy wytwarzania ciał ketonowych. Oczywiście zgodnie z jakby logiką znowu procesów energetycznych związanych z ciałami ketonowymi, te ciała ketonowe mogą stanowić niejako zaczyn, który uruchomi cały proces, cały łańcuch energetyczny oparty o ciała ketonowe. Natomiast jest to coś, co przyjmujesz z zewnątrz. Automatycznie pytanie, czy chcesz się zgodzić na to, aby przyjmować ciała ketonowe do końca życia. Oczywiście, tak jak na przykład Dominik De Agostino, który jest ekspertem od ketozy, ale jest naukowcem, który tego ma pod dostatkiem i spożywa tego w dużych ilościach. Można, natomiast pytanie, czego tak naprawdę chcesz? Jeżeli Twoim celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, automatycznie, a raczej bym tego nie robił, ponieważ, tak jak mówiłem, poziom ciał ketonowych w zasadzie nie musi wcale się wiązać, szczególnie poziom ciał ketonowych w krwiobiegu, nie musi się wiązać z ilością spalanej tkanki tłuszczowej, gdzie oczywiście w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę ewentualny deficyt kaloryczny, który jest czynnikiem niezbędnym, warunkiem niezbędnym do w ogóle sięgnięcia do rezerw tkanki tłuszczowej. Natomiast jeżeli dostarczasz ciała ketonowe, po prostu ten z zewnątrz, możesz ten proces delikatnie wyhamować. No chyba, że tak jak mówię, Twoim celem jest być może zmniejszenie poziomu stanów zapalnych albo ewentualnie działanie nootropowe. Natomiast no cóż, tutaj możesz sobie spróbować, zobaczyć, jakie będą efekty.
tak naprawdę z tytułu zwiększonego poziomu ciał katonowych w krwiobiegu nie przysporzy Ci to większego spalenia tkanki tłuszczowej, o czym mówiłem już nieraz, o czym rozmawialiśmy już wielokrotnie, bo tak pokazują badania naukowe. Zatem reasumując, można, ale jeżeli Twoim celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, nie polecam. Jest to zbędny wydatek. Serdecznie pozdrawiam, wspaniałego dnia, trzymaj się, cześć.